Kolejny druk. Zmiana uchwały nr 61 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej. Dziennik Urzędu Wojewódzkiego Polskiego, pozycja 6451, projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1166, pierwsze czytanie. W imieniu pani Cecylii Wyłącz, zastępca dyrektora, bardzo się przedstawić mi nazwisko. Proszę wiedzieć, co to takie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zmiana uchwały o opłacie targowej jest konsekwencją rozstrzygnięcia nadzorczego Regionalnej Izby Obrachunkowej, która zakwestionowała kilka zapisów o charakterze porządkowym. Takim jak gdyby najistotniejszym zapisem, na którym nam bardzo zależało, była kwestia obowiązania osób dokonujących sprzedaży miejsca do tego niewyznaczonej, gdyby opłatę targową w wysokości 500 zł. Ten zapis aczkolwiek pojawiał się w wielu różnych rodzajach uchwałach innych miast. Na naszej rady się nie składało z uwagi na to, iż jak gdyby w dopisie znalazło się wskazanie, iż jest on uzależniony od zgody bądź braku zgody właściciela tej nieruchomości, więc po prostu zastosowaliśmy taki zapis, czy nie był zgody, został wykreślony, a sama wysokość opłaty za sprzedaż do tego nie wyznaczoną dalej będzie związana z opłatą targową w wysokości 500 zł. Pozostałe zmiany mają charakter wybitnie porządkowy, dotyczą załączników bądź też prostych drobnych zapisów. Chciałem tylko zaznaczyć, że w wyniku tej zmiany nie ulegnie zmianie żadna stawka opłaty targowej. Zmiana uchwały nie przewiduje w ogóle zmiany stawki. Dziękuję. Nie mamy papieru. Mamy właśnie, powiedziałem radnych, gdzie chciał Państwu zabrać głos. Czyli został wybrany Państwu. Dobrze, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Pań Panów Radnych chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin prowadzenia autopoprawy na 19 marca 2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek 21 marca 2013 roku.